czy Twoja osoba ukochana napisze. Witam serdecznie na moim kanale wszystkich kochanych słuchaczy i subskrybentów. Kochani, zapraszam Was na wróżby indywidualne, osobiste. Napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam chętnie i wymienię, jakie opcje wróżby dla Was mogę prywatnie zrobić. Kochani, tutaj przypominam, na kanale są wróżby kolektywne, czyli dopasujcie to do swojej sytuacji. Wybierajcie z tych wróżb grupowych, kolektywnych tylko to, co pasuje właśnie do Waszej sytuacji. Kochani, oczywiście nie zapomnijcie, zasubskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie, bądźcie aktywni, napiszcie mi również, czy ta wróżba dzisiejsza pasuje do Waszej sytuacji, czy rezonuje tak z Wami. Dobrze, kochani, czy osoba ukochana napisze, czy skontaktuje się z Wami? Karty Lenormand i zaczynamy. Więc pierwsza karta tutaj kosa. Kontakt jest urwany, nagle coś się skończyło, coś się przerwało, urwało, czy jest zablokowany, tak? Być może nawet Wy zablokowaliście go, ponieważ był jakiś fałsz, zdrada, dwulicowość, czy nawet mamy tutaj trzy twarze. Tutaj była jakaś nieszczerość, czy myśleliście, że ta osoba nie jest w stosunku do Was jakby szczera, że coś zagrywa, gra, wariata po prostu gra, jakieś maski nosi, nie pokazuje swoich autentycznych uczuć, emocji, twarzy, tylko po prostu tutaj coś cygani, tak? No i następna kara, zobaczmy tak, myślicie, że ta osoba ma jakieś tajemnice, że coś ukrywa przed Wami, że nie jest szczera, dlatego myślę, że Wy zablokowaliście tutaj ten kontakt lub skończyliście, przerwaliście, urwaliście nagle, bardzo szybko, konkretnie i ta osoba nie ma jakby tej kontaktu z Wami, tak? Ale każda księga, która zawiera oczywiście pełno tajemnic, jest gotowa, by napisać następny rozdział, tak? I tutaj zobaczmy, o, oczywiście mamy zaproszenie, mamy przeprosiny, być może kwiaty, być może telefon czy informacja, tutaj mamy list czy wiadomość, oczywiście też może być to poprzez jakieś środki, jak to się mówi, przepraszam, netzwerk, tak, społecznościowy, nie wiem, WhatsApp, Messenger, może to być SMS, czy jakaś wiadomość właśnie, przeprosiny, zaprosiny i mamy tutaj w przełożeniu, co wyszło już sowę, czyli lecącą jakąś nadlatującą, nadchodzącą, w sensie już w drodze jakaś jest wiadomość, tak? Nawet szybko, lada chwila, lada moment, za jakiś czas przyjdzie ta wiadomość. Czyli mamy tutaj jednoznacznie, kochani, pomimo tej kosy, która zraniła Was, być może zraniła też tą osobę ukochaną, narobiła tej być może problemów, tak? Ta kosa strasznie to boli, wiem, ale jest tutaj nadzieja, ponieważ mamy dwie karty kontaktu i informacji. Oraz nawet może sympatycznego, miłego czasu, które spędzicie z tą osobą, czy rozmowy jakiejś miłej, tak? Także życzę Wam tego oczywiście. Oczywiście napiszcie mi również w komentarzach, czy to rezonuje, czy rzeczywiście jest jakaś blokada między Wami, koniec tutaj komunikacji, zablokowana, nie wiem, problemy, jakieś nieszczerość. Napiszcie mi, czy rzeczywiście tak jest u Was. I zapraszam Was oczywiście już wkrótce na mój kanał. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i piszcie e-maile, jeśli potrzebujecie wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.